Czas na ostatnią odsłonę kawaliadowego sezonu 2021-2022. A finałem Kawaliada Tour jest Kraków, skąd witają Państwa Grzegorz Hałasik i Małgorzata Lamperska. Od dzisiaj do niedzieli pokazujemy Państwu wszystko to, co dzieje się na parkurze w Tauron Arenie. Oglądajcie live kawaliada.pl i bądźcie z nami również na Facebooku. Będziemy w naszym studiu rozmawiać z zawodnikami, z sędziami, komentować przejazdy oraz rozmawiać z ludźmi, którzy się znają na koniach. Pokazujemy to, co dzieje się na parkurze, omawiamy to, co dzieje się na parkurze, zatem proszę zostać z nami do samej niedzieli, a już za chwilę pierwsi goście w naszym studiu. Powitają Państwa zawodnicy startujący na Kawaliadzie w Krakowie. Witajcie, zapraszam wszystkich do oglądania Kawaliady Kraków na żywo lub z widowni, oczywiście to by było jeszcze lepsze. Zapraszam wszystkich do zakupienia transmisji Kawaliada Live, warto oglądać. Pozdrowienia z Krakowa i zapraszam na Kawaliadę. Witamy z Krakowa, zapraszamy do oglądania Kawaliady. Cześć, pozdrowienia z Krakowa, zapraszam do oglądania. Z Krakowa i zapraszamy do oglądania relacji online. Pozdrawiamy z Krakowa. Zapraszamy wszystkich na Kawaliady do Krakowa. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania Kawaliady w Tauron Arenie w Krakowie. Pozdrawiam, widzimy się. Hejka, my już jesteśmy w Krakowie. Zachęcam Was do przybycia tutaj, jak i oglądania transmisji online. Hej. Pozdrawiam z Krakowa i zapraszam do oglądania. Pozdrawiam z Krakowa. Obejrzyjcie transmisję, błagam. To jest taki niszowy sport. Dajcie nam szansę zaistnieć. Jak się powie, zrobię z tego biznes, to trzeba powiedzieć, otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem w aplikacji IKO. A jak się powie, znamy się na tym, nie na tym, to odpowiemy, skanuj faktury smartfonem i rozliczaj je w usłudze e-księgowość. A jeśli powiesz, przecieram szlaki w internecie, wskażemy Ci powerbank na start, by Twoja firma nabrała rozpędu online. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Wytrwałość, taktyka, konsekwencja. Do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy. 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 I gramy dalej! Naprawdę nie musisz nikomu nic udowadniać. Ale gdy jesteś sam, nikt nie może ci pomóc. Udowodnij wyłącznie sobie, że warto zrobić pierwszy krok. Witamy w sportowym Krakowie. Targowa historia trwa już ponad 100 lat. Wciąż intryguje, bawi i zachwyca. W kadrach, które widzisz, odnajdziesz dziedziny, tematy i miejsca nierozerwalnie związane z targami. Dostrzeżesz w nich duszę i magię tego miejsca. Tak oczywistą i tak nieodkrytą. Tutaj konwencja nie obowiązuje. Brak zasad jest zasadą, a schematy wychodzą poza swoje naturalne granice. Bo takie są międzynarodowe targi poznańskie. Takie kochamy od 100 lat. W studiu Kawaliady pierwsi goście, Filip Wittner, wiceprezes zarządu grupy MTP oraz Henryk Święcicki, dyrektor biura zawodów Kawaliada Tour. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witam. Dlaczego tak wszyscy czekali na ten Kraków? Dlatego, że to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce przede wszystkim, o tym trzeba sobie powiedzieć. Ale jest to Kraków, który pamiętamy z roku 2019, kiedy rozpoczynaliśmy 2020, kiedy zrobiliśmy kolejną Kawaliadę. A teraz troszeczkę się zmienił. No, po 2 latach tej naszej rzeczywistości pandemicznej wróciliśmy do Krakowa, można powiedzieć, z podwójną albo potrójną siłą. Kończymy tour,
Kawaliady 2021-2022 w Krakowie z finałem Kawaliady Tour, ale teraz również z Grand Prix, które odbędzie się w niedzielę, a będzie klasyfikacją do Pucharu Ligi Europy. No, myślę, że to na co kibice właśnie tutaj czekali, o czym mówimy, jakby tą atmosferę, którą my budujemy właśnie związaną z rywalizacją Kawaliady Tour. Warto też podkreślić, że wydaje mi się po raz pierwszy w historii Kawaliady Tour i finału Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata mamy tak zaciętą rywalizację i tak dużo zawodników ma szansę o końcowy sukces. No i to wszystko sprawia, że te emocje do samego końca, do niedzielnego finału, do niedzielnego Grand Prix tutaj będą na pewno podnoszone i na to liczymy i liczymy na ten sport na najwyższym poziomie. Tak, zwłaszcza, że już nie ma biletów, więc można nas oglądać tylko online, do czego zapraszamy. A co zadecydowało akurat o tym, że w Krakowie, bo wcześniej finały Kawaliady odbywały się w Warszawie? Tak, to prawda. Oczywiście zadecydowała o tym przychylność i władz miasta, i samorządu, i zarządu infrastruktury sportowej. Kraków, w mojej opinii, to miasto, które bardzo mocno stawia na sport i dokładnie poprzez organizowanie tego typu wydarzeń osiąga swoje cele. Dlaczego mówię, że osiąga swoje cele? Po pierwsze, rozwija branżę jeździecką w całym regionie. Widać, że takie wydarzenie jak Kawaliada buduje społeczeństwo jeździeckie. I to nie tylko poprzez 4 dni, które tu jesteśmy fizycznie na arenie, ale poprzez cały rok. Widać to również po trybunach, tak? Gdy rozpoczynaliśmy Kawaliadę, pierwszą imprezę tutaj, zastanawialiśmy się, czy jesteśmy w stanie wypełnić Tauron Arenę fanami sportu, osobami, które się interesują, czy które też by chciały spróbować i czy swojego życia w kierunku sportu, rozwoju, czy też rekreacji jeździeckiej. No, w dniu dzisiejszym muszę powiedzieć, że jesteśmy przekonani, że na pewno do tego celu również dojdziemy. Kraków to niesamowita atmosfera. Kibice na trybunach i tą atmosferę będziemy czuli przez te następne 4 dni tutaj, także na pewno emocji nie zabraknie. A Henryku, jakimi liczbami można scharakteryzować tegoroczną Kawaliadę w Krakowie? Ile koni, ilu zawodników, z jakich państw? No tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Tauron Arena jest doskonałym miejscem, doskonałą infrastrukturą do organizacji tego typu wydarzenia. Jesteśmy tutaj po raz trzeci, za każdym razem jesteśmy pod wielkim wrażeniem możliwości tego obiektu. Warto też powiedzieć, że w tym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy inny układ wewnątrz Tauron Areny. Jest tylko główna arena. Wcześniej była również część, gdzie konie się rozprężały. Teraz zmieniliśmy układ tak, żeby tylko skupić uwagę kibiców będących na trybunach na tej głównej arenie, która jest też przez to większa. To daje większe możliwości dla gospodarza toru. No, mamy tutaj 260 koni niespełna w tych konkursach międzynarodowych, które są najważniejszym kołem zamachowym Kawaliady. Łącznie ponad 330 koni tutaj, łącznie z koniami, które startują w konkursach WKKW, zaprzęgach, w ujeżdżeniu i koni pokazowych. Więc to też dla nas jak zwykle trudne wyzwanie, żeby wokół Tauron Areny przygotować stajnie właśnie dla tej liczby koni, no ale cieszymy się, że udało nam się bezpiecznie te konie zlokalizować. Są wszystkie na miejscu. Mamy tutaj 12 państw, ponad 200 zawodników wszystkich razem, którzy będą startowali. Niektórzy mają więcej koni, więc jest to bardzo duża grupa i frekwencyjnie to jest maksymalna liczba zawodników i koni, które byliśmy w stanie przyjąć, zarówno ze względów programowych, jak i tej infrastruktury tutaj wokół Tauron Areny. O programie zaraz będziemy mówić i zapraszam na kolejną rozmowę, którą Grzegorz Hałasik będzie prowadził z Szymonem Tarantem, ale my wróćmy do naszej. Na co zwrócić uwagę w programie Kawaliady? Jest on strasznie bogaty, jest dużo bardzo ważnych konkursów. Co by panowie polecili? To znaczy, gdzie nie może zabraknąć kibiców? Jest bardzo trudno się na ten temat wypowiadać, dlatego że praktycznie cały program dla mnie jest tak wciągający i tak angażujący, że ciężko wybrać jest taki konkurs, powiedzmy, najlepszy, tak? No ale jest wiele ważnych konkursów, tak? Mówimy o Speed and Music, który jest bardzo atrakcyjnym konkursem. Mówimy o Venus kontra Mars, o Potędze Skoku. No i o najważniejszym konkursie pod kątem sportowym, o Grand Prix, które będziemy mieli w niedzielę.
ale też można powiedzieć, że mamy trochę show, tak? Bo i Cavaliada Future, która jest dedykowana młodszym jeźdźcom i powożenie, dodatkowo na to nakładamy pokazy, także program jest naprawdę bardzo bogaty. No, na pewno trzeba tutaj jeszcze powiedzieć o tym, że te, poza Cavaliadą Tour, poza finałem Ligi Europy Centralnej, pozostałe konkurencje też mają swoje finały. Już jutro zobaczymy finał Trafi Venting Tour Halowego Pucharu Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. W sobotę natomiast zaprzęgowcy będą mieli swój finał, a w niedzielę po konkursie Grand Prix i Immergas Dressage Tour tam zmagania zakończą zawodniczki w ujeżdżeniu, więc te emocje w pozostałych konkurencjach też na pewno przez cały tour rosły, no i mają to swoje zwieńczenie, więc wydaje mi się, że kibice jeździectwa mogą właśnie w tych wszystkich konkurencjach przez 4 dni no, kibicować swoim faworytom. Już tak zupełnie na koniec króciutko, będzie zwieńczenie tak wszystkich konkursów, ale będzie też wyjątkowa ceremonia dekoracji turu. No tak, tak. Przygotowaliśmy specjalne atrakcje, specjalne podium, które jest usytuowane tuż przy parkurze. Efekty, dymy, iskry. Chcemy zakończyć ten tour z wielkim show i już od jutra przy pierwszym finale właśnie w Trafi Venting Tour będziemy mogli to zobaczyć, więc też zachęcamy, żeby nas śledzić. I żeby poznać te emocje i poczuć je osobiście, zapraszamy tutaj na Tauron Arenę, ale także przed telewizory i przed internet. Tak, więc warto być z nami do końca, warto być z Cavaliadą. Bardzo dziękuję. Moim gośćmi byli Filip Bittner i Henryk Święcicki, a po chwili reklamy kolejna rozmowa, którą przeprowadzi Grzegorz Hałasik. Jak się powie, zrobię z tego biznes, to trzeba powiedzieć, otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem w aplikacji IKO. A jak się powie, znamy się na tym, nie na tym, to odpowiemy, skanuj faktury smartfonem i rozliczaj je w usłudze e-księgowość. A jeśli powiesz, przecieram szlaki w internecie, wskażemy ci powerbank na start, by twoja firma nabrała rozpędu online. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Cavaliada Kraków 2022, finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata w skokach przez przeszkody. Gość w naszym studiu, dyrektor sportowy zawodów Szymon Tarant. Witam serdecznie w naszym studiu. Witam wszystkich. Przed nami konkurs dużej rundy, pierwszy konkurs dużej rundy podczas krakowskich zawodów, konkurs szybkości o nagrodę Education First pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Koni. I to, co trzeba powiedzieć, jest to pierwszy konkurs, który jest zaliczany do jednej z punktacji, jednego z rankingów, które tutaj podczas Cavaliady cały czas śledzimy. Chyba tego najważniejszego. Liga Europy Centralnej, finał Pucharu Świata. Tu jeszcze można zdobywać punkciki i walczyć o wyjazd do Lipska. Tak, tych punktów do zdobycia w finale zawsze jest sporo. Od już bodajże 20 lat Liga Europy Centralnej rozgrywana w tej formule. Najpierw od maja zawody kwalifikacyjne rozgrywane w naszej części Europy i kończą tą rywalizację finał. Do tej pory zawsze w Warszawie, teraz w Krakowie. I podczas tego finału można jeszcze zdobywać punkty w trzech konkursach. Zaczynamy dzisiaj, jak powiedziałeś, konkursem szybkości, ale tutaj tych punktów do zdobycia stosunkowo mało, więc myślę, że niekoniecznie zawodnicy będą na dzisiaj koncentrować tą swoją największą formę. Część pewnie pojedzie dzisiaj, i tak jest, już widać na liście, idzie swoimi drugimi końmi ten konkurs, bo dzisiaj za pierwsze miejsce tylko 10 punktów, no a już jutro normalna punktacja w klasyfikacjach wcześniejszych zaliczanych do Pucharu Świata, a w niedzielę w Grand Prix punkty mnożone razy dwa. I jeszcze powiem, że z dotychczasowej rywalizacji, która zaczęła się w maju w Pradze, liczonych jest 5 najlepszych rezultatów. Natomiast dzisiaj powiedzmy o tym konkursie, który przed nami, za chwilę go zobaczymy. Konkurs szybkości, 38 par na starcie. To też jest kwalifikacja do niedzielnego konkursu Grand Prix, ale to też no pewnie dla wielu zawodników jest cel, żeby pojechać w niedzielę w konkursie Grand Prix, ale to też nie jedyna okazja, żeby do Grand Prix się zakwalifikować. Tak, tak jak powiedziałeś, 38 par, a jeśli chodzi o rywalizację w Pucharze Świata, to w niej bierze udział 19 zawodników, bo po pierwsze to są tylko zawodnicy Ligi Europy Centralnej, a zawody mają charakter otwarty. Mamy również zawodników z Ligi Zachodniej. Czyli nie zabiorą tu punktów zawodników. Tak jest, oni nie będą zabierać. No i ci, którzy nie zdobyli
do tej pory wystarczającej ilości punktów karnych, nawet jeśli są to Polacy czy zawodnicy z Litwy, też do tej klasyfikacji się nie liczą. Tutaj ta jakby pula zawodników, którzy walczą o te trzy miejsca w Lipsku, została już zawężona. Zoltan Czekusz z Węgier, Andrius Petrovas z Litwy i Angelos Tulupis. Tak wygląda czołówka zawodników walczących o te pierwsze trzy miejsca premiowane wyjazdem do Lipska i wszystkich tutaj oglądamy. Wszystkich oglądamy, w ogóle oglądamy. Powiem szczerze, że obserwuję te zmagania od wielu, wielu lat i chyba jeszcze nie było nigdy tak dużego zainteresowania, bo bywało tak w minionych sezonach, że zawodnicy mieli dużo punktów, ale z jakichś powodów nie planowali startu w samym finale Pucharu Świata, stąd nie przyjeżdżali na nasz tutaj polski, bo to przeważnie w Polsce raz było tylko w Tallinie, finał Ligi Europy Centralnej. W tym sezonie jest zupełnie inaczej, no i ta czołówka, wymieniłeś trójkę, ale myślę, że ta czołówka co najmniej do miejsca 10, a może nawet kawałeczek dalej, każdy z nich ma jeszcze szansę i każdy z nich będzie walczył o to, ażeby w niedzielę cieszyć się tym trzecim miejscem i przepustką do udziału w finale w Lipsku. Bo te trójkę, o której powiedzieliśmy, atakują Polacy przede wszystkim. Dawid Kubiak, Jarosław Skrzyczyński, oni chyba mają największe szanse. Myślę, że nie tylko, Grzegorzu, myślę, że nie tylko. Dawid Kubiak jest w tej chwili czwarty. Jarosław Skrzyczyński jest siódmy, ale ja z nim rozmawiałem. Nie bardzo jest w tym sezonie zainteresowany startem w finale Pucharu Świata, bo te jego konie, którymi teraz jeździ duże konkursy, duże tutaj, są jeszcze stosunkowo młode, a finał Pucharu Świata to są zawody bardzo trudne. Choć nie mówmy nie, bo Jarek czasami potrafi zmienić decyzję, jak już takie prawo startu w finale uzyskiwał. Tak było chociażby, kiedy wywalczył swój pierwszy awans podczas Kawaliady w Warszawie w roku 2012, no, ale z drugiej strony jest zawodnikiem dojrzałym i wie, na co aktualnie stać jego konie. Ja nie mówię, że ich nie będzie stać w przyszłości, ale no, trzeba tutaj dostosowywać jakby te możliwości i aktualne umiejętności, żeby tych koni nie zrazić. No, patrząc tutaj na tę listę, to myślę, że fajnie by było, gdyby do walki włączył się Krzysztof Ludwiczak, bo Crossblue to jest koń już doświadczony, bardzo, bardzo silny, bardzo skoczny i on z nim no, miałby szansę powalczyć w Lipsku. Jeśli mówimy o Jarosławie Skrzyczyńskim, niby tak jak powiedziałeś, nie do końca może jest zainteresowany, ale wiemy chociażby z takich konkursów jak te, które przed nami, z takich zawodów, że on na jakimkolwiek koniu nie pojawi się w parkurze, to i tak jest groźny. Zobaczymy go w tym konkursie na Inturido, a bardzo dobrze pamiętamy jego ostatni występ na Kawaliadzie na Inturido w Sopocie i to nie jest przypadek. Oczywiście konkurs punkty Pucharu Świata punktami Pucharu Świata, a rywalizacja w samym konkursie, który też jest liczony sam w sobie, no to zupełnie co innego, ale tutaj znowu trzeba troszeczkę inaczej spojrzeć. To jest konkurs na same te zawody, poza finałem Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. To jest otwarcie dużej rundy, stosunkowo małe nagrody, a potem zawodnicy walczyć będą o bardzo wysokie premie. Jutro w konkursie zaliczanym do światowego rankingu i potem w Grand Prix. No te pule 100 i 200 tysięcy złotych. I poza tym druga z bardzo ważnych rywalizacji podczas tych zawodów, a może najważniejsza dla samej Kawaliady, to rywalizacja w Kawaliadzie Tour. Natomiast wracając jeszcze do rywalizacji tego, co przed nami, warto, mówiąc o tych nazwiskach, które oglądamy, wraca na Kawaliadę Wojciech Wojcianiec, bo nie oglądaliśmy go podczas Kawaliady w Sopocie, a jest w tym konkursie na Cinta Blue, czyli też tutaj tak, możemy spodziewać tak, się... Tak, tutaj Wojciech Wojcianiec, Cinta Blue, no to też była para, która mogłaby pojechać na finał Pucharu Świata. Wczoraj gospodarzem tu jest Andrea Colombo z Włoch, z którym znamy się doskonale. Wczoraj troszeczkę dyskutowaliśmy właśnie o tej naszej Lidze Europy Centralnej i o Lidze Zachodniej. Liga Europy Zachodniej, jeśli chodzi o kwalifikacje Pucharu Świata, ma tylko w hali. Od października do lutego czy do marca i potem jadą na finał, bo no, był finał, wiadomo, że Puchar Świata to jest finał halowy. To są jakby, no tak jak mamy też w lekkiej atletyce, halowe mistrzostwa świata. Tak, dokładnie tak. A ta nasza troszeczkę, są rejony świata, gdzie jeżdżą tylko na dworze, bo w ogóle nie ma tam jakby sezonu halowego. No i to jest też zrozumiałe, że tam muszą się kwalifikować do finału Pucharu Świata w zawodach otwartych. A ta nasza liga jest taka trochę dziwna. Trwa cały rok, od maja, najpierw zawody otwarte, potem halowe, finał w hali. No i tutaj Wojciech Wojcianiec jest jakby, też z Wojtkiem nieraz na ten temat dyskutowałem i dyskutowałem w tym sezonie. On w sezonie otwartym no, startował w Pucharach Narodów, startował w Mistrzostwach Polski z Cinta Blue, ma w tej chwili tak w zasadzie jednego konia, tak dobrego na takie duże konkursy, startował udanie w Mistrzostwach Europy i przygotowując się do Mistrzostw Europy, nie mógł pozwolić sobie na to, żeby jeździć na zawody zaliczane do Pucharów
Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej, rozgrywane na Litwie, na Łotwie, czy nawet w Czechach, czy na Węgrzech. Tak? Także tych punktów ma mało, a miałby potencjał, żeby tam pojechać. No mam nadzieję, że w końcu usiądziemy do rozmów ze Światową Federacją Jeździecką i pokażemy, że Europa Wschodnia jest już na tyle mocna, że można też te rozgrywki Ligi Europy Centralnej, Pucharu Świata przenieść na sezon halowy, zacząć je w październiku w Tallinie, bo tam są piękne zawody, no i skończyć na Kawaliadzie najlepiej. W marcu. Albo w lutym nawet lepiej skończyć się w Krakowie. Natomiast wspomniałeś o też tej punktacji ważnej dla Kawalii. I wtedy będzie zupełnie inna sytuacja, bo konie będą mogły odpocząć po sezonie otwartym i ruszyć do rywalizacji w Pucharze Świata. Pierwsze punkciki do Ligi Europy Centralnej dzisiaj, kolejne jutro. Te największe punkty do zdobycia w niedzielę, do tego wrócimy. Ale jeszcze króciutko o tych pozostałych punktacjach, bo wspomniałeś o Kawaliada Tour, czyli o tym cyklu ważnym dla całej Kawaliady, gdzie zbiera się punkty w czterech kolejnych zawodach kawaliadowych. No i tutaj Jarosław Skrzyczyński, sześciokrotny zwycięzca Kawaliady Tour, na razie musi gonić Zoltana Czekusza. I też o ile ten Puchar Świata, tak jak powiedziałeś, niekoniecznie musi być dla niego celem, no to myślę, że tutaj będzie chciał się na pewno pokazać. Przepraszam, Grzegorzu, że cię poprawię, ale w Kawaliadzie Tour prowadzi Angelus Tulupis. Tulupis, przepraszam. Rzeczywiście, tak, troszeczkę Tulupis, się stąd zbieżne, no bo mimo wszystko i tak dwie wcześniejsze kwalifikacje Pucharu Świata zostały rozegrane podczas Kawaliady w Warszawie, tak, i w Poznaniu. No, zdobywanie punktów do Kawaliady Tour pokrywało się. I Tulupis i Czekus mieli te punkty już wcześniej, dlatego oni są wysoko, tak? Tak. Oni mieli wcześniej, dobrze jeździli podczas zawodów, teraz już tych halowych, są wysoko w jednej i w drugiej klasyfikacji. Myślę, że będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać. Dzisiaj mamy Puchar Świata, dzisiaj ten konkurs nie jest zaliczany do Kawaliady Tour, ale tam rywalizacja może być nawet ciekawsza. Rzeczywiście prowadzi Angelus Tulupis, który no, zakochał się w Kawaliadzie. Mamy często jego wypowiedzi, była wypowiedź na Facebooku przed zawodami, była w informacji prasowej, no chwali tutaj bardzo Kawaliadę. Konia kupił nawet w Poznaniu. Tak, konia kupił, świetnie jeździ technicznie, z takim dużym wyczuciem. Na pewno będzie chciał, będzie to dla niego jakby też, to jest zawodnik głodny sukcesu, także dobry zawodnik, solidny zawodnik, ale spektakularnych sukcesów poza Mistrzostwem Krajów Bałkańskich jeszcze w życiu nie odniósł. Tak jakby stanął na tym podium Kawaliady, na pewno dla niego to była wielka rzecz. No ale Jarosław Skrzyczyński, moglibyśmy powiedzieć, że 6 razy znudzony, ale na pewno nie Kawaliadą Tour i na pewno będzie walczył w niedzielę do końca o zwycięstwo. Planuje tutaj finał, dzisiaj mu powiedziałeś, dzisiaj jedzie na koniu, na którym wygrał w Sopocie Grand Prix. Rozmawiałem z nim też wczoraj przy jazdach treningowych, bardziej stawia na quickstepa, ale mówi, że to się jeszcze może zmienić, no musi zobaczyć, jaka będzie forma. Dzisiaj quickstep idzie średnią rundę, pewnie za chwileczkę go zobaczymy jeszcze dzisiaj w tym konkursie średniej rundy. A będzie próbował jechać quickstepem, na pewno tanio skóry nie sprzeda. No i dalej też Polacy wysoko. Tomasz Miśkiewicz, myślę, że może sprawić tę niespodziankę, bo ta klacz wyhodowana przez pana Edmunda Lazarewicza. No na razie, no klacz w tej chwili 8-letni, teraz 9-letnia, w zeszłym roku 8-letnia, ale no praktycznie no, no limit dla niej, tak? No, kolejne wszystkie konkursy pokonuje bezbłędnie. No zobaczymy, jak się zachowa w tych konkursach M50-55, choć już w Warszawie się sprawdziła w konkursie zaliczanym do Pucharu Świata, gdzie były przeszkody do 160 cm. Dzisiaj konkurs szybkości, punkty karne przeliczane na czas. Taki klasyczny konkurs szybkości przed nami. Klasyczny, ale... No właśnie, dobre słowo klasyczny, Grzegorzu. Już powiem dlaczego. Bo przepisy wszystkich imprez, praktycznie każda impreza mistrzowska, światowa i mistrzostwa Polski mają pierwszego dnia konkurs szybkości. Ale tam w przepisach za każdym razem jest powiedziane, że konkurs szybkości według tabeli C, ale parkour, gospodarz toru powinien zbudować jak dla tabeli A. Czyli dobre słowo klasyczny. Dlaczego? Już to kibicom tłumaczę. Dlatego, że żeby rzeczywiście tym konkursem szybkości zrobić jakieś różnice zawodników, ustawić ich w klasyfikacji, ale z założenia, że często te konie będą skakały dalej, bardzo trudne, wysokie konkursy, żeby gdzieś ich nie zrazić, żeby za mocno nie ryzykować, na przykład jakiegoś skrótu na okser. Więc nie ma tam być jakichś spektakularnych skrótów, nie ma być jakichś spektakularnych odjazdów w dystansiach, to zobaczymy potem w Speed & Music w sobotę, tylko to ma być parkour klasyczny i tylko tempo, dynamika mają pokazać, kto tego dnia był najszybszy, najlepszy. Czyli niejako parkour. Bardziej płynność niż tak, ryzyko wykonywania skrótów czy jakichś takich spektakularnych, mówiąc w jeździeckim żargonie, odjazdów.
Taki konkurs przed nami, konkurs szybkości, pierwszy konkurs dużej rundy podczas Kawaliady. Konkurs o nagrodę Education First pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Koni. Naszym gościem, państwa gościem i moim był Szymon Taran, dyrektor sportowy Kawaliady. Dziękuję bardzo serdecznie, Szymonie, za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I myślę, że do niedzieli spotkamy się w tym studiu jeszcze, no pewnie nie raz, i porozmawiamy o tym, co dzieje się podczas krakowskiej Kawaliady i finału Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Jak się zrobię z tego biznes? To trzeba powiedzieć. Otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem w aplikacji IKO. A jak się powie... Znamy się na tym, nie na tym. To odpowiemy... Skanuj faktury smartfonem i rozliczaj je w usłudze e-księgowość. A jeśli powiesz... Przecieram szlaki w internecie. Wskażemy ci powerbank na start, by twoja firma nabrała rozpędu online. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Wytrwałość, taktyka, konsekwencja. Do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy. 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 I gramy dalej! Naprawdę nie musisz nikomu nic udowadniać. Ale gdy jesteś sam, nikt nie może ci pomóc. Udowodnij wyłącznie sobie, że warto zrobić pierwszy krok. Witamy w sportowym Krakowie. Targowa historia trwa już ponad 100 lat. Wciąż intryguje, bawi i zachwyca. W kadrach, które widzisz, odnajdziesz dziedziny, tematy i miejsca nierozerwalnie związane z targami. Dostrzeżesz w nich duszę i magię tego miejsca. Tak oczywistą i tak nieodkrytą. Tutaj konwencja nie obowiązuje. Brak zasad jest zasadą, a schematy wychodzą poza swoje naturalne granice. Bo takie są międzynarodowe targi poznańskie. Takie kochamy od 100 lat.
Jak się powie... Zrobię z tego biznes. To trzeba powiedzieć. Otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem w aplikacji IKO. A jak się powie... Znamy się na tym, nie na tym. To odpowiemy... Skanuj faktury smartfonem i rozliczaj je w usłudze e-księgowość. A jeśli powiesz... Przecieram szlaki w internecie. Wskażemy Ci Powerbank na start, by Twoja firma nabrała rozpędu online. PKO Bank Polski. Dzień dobry. We have 13 riders on the start list. First to go for Poland, Tomasz Miśkiewicz riding Staccato Laza.